Dzisiaj omówienie 64-kanałowego rejestratora sieciowego do kamer IP od Hikvision. Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego w firmie Intercomp.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem tej oto 64-kanałowej jednostki od Hikvision. Rejestrator, który dzisiaj mamy na tapecie, to tak jak wspomniałem 64-kanałowa jednostka obsługująca aż 8 dysków twardych. Urządzenie należy do serii 9.6, jest to model 9664NiM8. Omówienie zaczniemy sobie od obudowy urządzenia i od tego, jak jest ono złożone. Sam rejestrator zamknięty jest w obudowie 2U, dedykowanej do montażu w szafierak. Front urządzenia to w zasadzie drzwiczki, które otwieramy, aby zamontować dyski twarde. Same drzwiczki wyposażone są w panel informujący o statusie działania urządzenia oraz dwa porty USB. Drzwiczki umożliwiają szybką i bezproblemową wymianę dysku, czy też jego montaż. Same dyski montowane są na dedykowanych śledziach, które są w zestawie z rejestratorem, a same drzwiczki, dodatkowo ze względu bezpieczeństwa, są zamykane na kluczyk, który również jest w zestawie z urządzeniem. Tył urządzenia to szereg interfejsów, które możemy wykorzystać do podłączenia urządzenia m.in. do sieci. Tak więc jeżeli chodzi o tą kwestię, urządzenie ma aż dwa porty LAN RJ45, 1 gigabitowe, tak więc nie ma problemu jeżeli chodzi o przepustowość. Przepustowość po stronie urządzenia to aż 400 megabitów na wejściu i 400 megabitów na wyjściu. Idąc dalej, mamy też wyjścia wideo. Jeżeli chodzi o wyjścia HDMI, bo te są tutaj kluczowe, na pierwszym wyjściu mamy aż 8K, czyli 32 megapiksele, na drugim wyjściu standardowe 4K. Idąc dalej, rejestrator ma wbudowane również wyjścia i wejścia alarmowe. Wejść mamy 16, wyjść jest 9, tak więc nie ma tutaj problemu z brakiem takowych wyjść, jeżeli chcemy cokolwiek pointegrować. Ostatnim elementem jest zasilacz, to jest jednostka z jednym zasilaczem, występują też wersje z dwoma zasilaczami, w tym przypadku jest to redundantne zasilanie i w symbolu pojawia się literka R. Przejdźmy teraz do wydajności urządzenia. Tak jak wspomniałem już kilkukrotnie, urządzenie obsługuje aż 64 kanały IP o maksymalnej rozdzielczości 32 megapikseli. Dodatkowo, jeżeli chodzi o dyski twarde, jak również wspomniałem, może być ich 8, a każdy dysk może mieć maksymalnie 14 TB. Zatrzymując się jeszcze chwilę przy dyskach, dyski mogą pracować pojedynczo, tak jak w standardowym rejestratorze. Mogą również zostać skonfigurowane w macierz RAID i tutaj rejestrator obsługuje macierze takie jak 0, 1, 5, 6, jak również 10. Ponieważ jest to rejestrator z serii 96, czyli stosunkowo najwyższej, nie ma on problemu z obsługą kamer dedykowanych, takich jak kamery do otwierania szlabanu, czy też czytania tablic, czy zwykłych kamer z wyposażonych w AcuSense. Urządzenie oczywiście potrafi czytać metadane z kamer, także nie ma problemu, żeby obsługiwać i te nowsze, i te starsze kamery. Dodatkowo urządzenie bez problemu obsługuje POSa, jak również możemy do niego podłączyć zewnętrzne urządzenie kontroli dostępu. Jeżeli chodzi o oprogramowanie kompatybilne z tą jednostką, bez problemu działa on w oparciu o oprogramowanie HikCentral. Jest on nawet dedykowany do pracy z tym oprogramowaniem. Interfejs webowy urządzenia nawiązuje chociażby swoim stylem do HikCentrala, tak więc jest to urządzenie do stworzenia nieco większych systemów monitoringu. Rejestrator bez problemu radzi sobie również z oprogramowaniem IVMS, tym podstawowym oprogramowaniem do zarządzania systemem monitoringu od Hikvision, tak więc tutaj również nie ma problemu. Wisienką na torcie jest to, że rejestrator pomimo swoich, że tak powiem, gabarytów i tutaj przeznaczenia do większych systemów jest kompatybilny również z platformą HikConnect czy też ProConnect, tak więc nie ma problemu, aby spiąć go przez peer-to-peer z siecią i zarządzać nim zdalnie. Przejdźmy teraz do szybkiego omówienia interfejsu webowego urządzenia. Ok, przechodząc na interfejs webowy urządzenia, na pierwszy rzut oka rzuca się to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli wygląd samego interfejsu. Jest on ewidentnym nawiązaniem do HikCentrala. No, chodzi tutaj o to, żeby, że tak powiem, tutaj troszeczkę scentralizować te interfejsy, żeby użytkownik nie gubił się przechodząc z urządzenia na urządzenie. Nawet same animacje, jeżeli chodzi o interfejs, tak jak w przypadku formatowania dysku, też nawiązują właśnie to tutaj, też nawiązuje to bezpośrednio do samego HikCentrala. Natomiast jeżeli chodzi o układ opcji i funkcji, no są one w zasadzie takie same jak w rejestratorach zwykłych serii. Idąc dalej, tak jak wspomniałem, rejestrator obsługuje wszystkie kamery dedykowane, czyli takie jak kamery termowizyjne do liczenia osób,
czy też kamery do właśnie zarządzania tablicami rejestracyjnymi. No oczywiście w tym momencie nie mamy żadnej kamery podpiętej, natomiast widać chociażby tutaj z lewej strony wszystkie te opcje są dostępne, tak więc nie ma żadnego problemu. Rejestrator oprócz interfejsu webowego, tak jak wspomniałem również wcześniej, jest zarządzany z HIC centrale, jest zarządzany z IFMS-a i dodatkowo oczywiście posiada swój interfejs wewnętrzny, interfejs monitorowy tak zwany, tak więc wszystkie opcje związane chociażby z POS-em można przeklikać z IFMS-a czy też właśnie z interfejsu webowego. Jeżeli chodzi o wyjście na HDMI czy też wyjście po prostu wideo w tym przypadku, tak jak wspomniałem, na pierwszym wyjściu mamy 8K, na drugim wyjściu maksymalnie 4K, tak więc jest to naprawdę wydajne urządzenie i nawet bez dekodera, czyli dedykowanego urządzenia do tworzenia ścian wizyjnych, jesteśmy w stanie zbudować sobie w oparciu o wyjścia wideo w tym urządzeniu całkiem sensowne miejsce do podglądania, że tak powiem, kamer. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o interfejs, możemy przejść do podsumowania tego materiału. Urządzenie zostało omówione, przejrzeliśmy również interfejs webowy rejestratora. Podsumowując, urządzenie takie jak ten rejestrator potrafi zarządzać czy też komunikować się z kamerami podstawowymi, jeżeli chodzi o system monitoringu. Potrafi również obsługiwać nieco bardziej zaawansowane jednostki, również takie generujące naprawdę duże rozdzielczości i strumienie, takie jak chociażby kamery z serii Panoview. Generalnie rzecz biorąc, urządzenie to, tak jak wspomniałem wcześniej, jest dedykowane do nieco większych systemów monitoringu. Może być to część systemu, kolejny rejestrator w oparciu o na przykład oprogramowanie HIC Central. Może być to również jeden korowy rejestrator działający w oparciu o oprogramowanie IFMS, jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak więc również nie ma tutaj żadnego problemu i ograniczenia, jeżeli chodzi o zastosowanie tego urządzenia, więc pomimo swojej serii, że tak powiem, tak, jest on bardzo uniwersalnym urządzeniem. Kolejny film na naszym kanale to oczywiście kolejny kod rabatowy dla naszych widzów. U dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie zapisywania zamówienia w naszej platformie zakupowej kamery IP.com. Kod upoważnia do naliczenia kilku procent dodatkowego rabatu, chociażby na zakup dysków do takiego rejestratora, czy na sam rejestrator. Tak więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tej oferty. Na ten moment dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.